W naszym studiu Bowska, czyli Magda Grabowska, Wacławek. Tak jest, dzień dobry. Dzień dobry. A będę mówił do ciebie może pani Bowsko. Niektórzy tak właśnie robią. Mówią tak? Bowsko, pani powiedz Bowsko. Mi Bowsko. Magda, witam cię serdecznie i cieszę się. Widzieliśmy się ostatnio, ja za takim poważnym stołem, ty jako wykonawczyni, podczas takich eliminacji do polskich debiutów. Powiedz, jak się czujesz, bo dostałaś się do tych debiutów i wykonasz piosenkę Kaktus. Ogromnie się cieszę, zwłaszcza z tego, że naprawdę te debiuty w tym roku zapowiadają się bardzo ciekawie i też dlatego, że będę mogła wykonać swoją autorską piosenkę. Tak, taka formuła jest w tym roku na festiwalu w Opolu, w opozycji do tego, co bywało wiele lat wcześniej, że młodzi artyści, wykonawcy mierzyli się z repertuarem, czasem naprawdę bardzo, bardzo no, takim monumentalnym i ugruntowanym na tym szczycie polskiej muzyki rozrywkowej. Wy mieliście tę dowolność, żeby wykonać własne piosenki. Postanowiłeś, że to będzie Kaktus, czy kusiło cię, żeby... A, może coś jeszcze nowszego. Oczywiście, że kusiło, ale jednak Kaktus jako singiel wciąż jeszcze wydaje mi się, że ma siłę, żeby... No, siła rażenia tego utworu jest potworna. Dzięki rozmaitym rzeczom, między innymi serialowi. Tak, bardzo się z tego cieszę. Mam nadzieję, że tak będzie dalej. Teraz staram się jak najbardziej stawiać też na kolejne piosenki, ale powoli do przodu. Wiem, że liczysz też na składak z twojej liczę płyty. Liczę bardzo, tak. I tam tak. Zdaje się, tam powstaje teledysk, czy chciałabyś, żeby powstał bardzo teledysk? Bardzo bym chciała właśnie teraz. Mam akcję na Polak Potrafi. Jeszcze wciąż zbieramy pieniądze na to, żeby zrobić taką live wideosesję z trzema piosenkami. Zostało nam jeszcze 7 dni. Mamy 50%, więc... Ja bardzo zachęcam do pomocy nam. To proszę zerknąć sobie na stronie Bowskiej. Ale pomówmy o tym Opolu jeszcze. Masz stracha trochę? Wyobrażasz sobie, jak to będzie już wyglądało? Przyznam szczerze, że nawet w moich najśmielszych marzeniach nie było mnie na opolskiej scenie. W związku z tym jest to ogromne zaskoczenie i ja jestem podekscytowana przede wszystkim. Oczywiście ta trema... na pewno przyjdzie do mnie przed, bo jednak taka publiczność obowiązuje, zwłaszcza ta telewizyjna, jak człowiek sobie uświadomi, ile milionów ludzi jest przed tymi telewizorami. Może lepiej sobie nie uświadamiać. Wydaje mi się, że to nie ma takiego dużego wpływu, że jednak po prostu jak się staje na scenie, to chce się jak najlepiej wykonać to, co jest do wykonania. No i ja też, ponieważ... bardzo mi zależy na tym, żeby całość była bardzo spójna wizualnie, no to też bardzo liczę na to, że to będzie też dobrze wyglądać oczywiście. No, miejmy nadzieję, że będziesz miała też wpływ na to. Mam nadzieję, że masz wpływ jakiś wizualny choćby. Bo... Właśnie dzisiaj udało mi się spotkać z panią reżyser i jestem pod ogromnym wrażeniem i pełna nadziei, że to naprawdę będzie fajne. Że to będzie nie tylko fajne muzycznie, ale także interesujące od strony wizualnej, bo dodam, a państwo być może tego nie wiedzą, że Magda jest wykształcona i muzycznie, ale także plastycznie, po Akademii Sztuk Pięknych. Tak to się stało. I dzisiaj był Artur Goc, który również jest aktorem i wokalistą i tak dwutorowo działacie teraz, że u ciebie te sztuki się przenikają jakoś teraz jeszcze? Bardzo się przenikają wciąż. Wciąż jeszcze projektuję... Teraz głównie dla siebie, dla Bowskiej. Projektujesz dla Bowskiej, ale co projektujesz? Ubrania czy wszystko? Projektuję teraz, na przykład teraz niedługo wypuścimy taką serię różnych gadżetów, poczynając od skarpetek z kolorowym printem Bowskiej, kończąc na bransoletkach z elementami, które pojawiają się w pudełku płyty, bo chciałabym, żeby... jakby to wszystko stanowiło całość. Oprócz tego wszystkie plakaty, może nie wszystkie, ale te, które mogę, większość różnych zaproszeń, które się pojawiają w internecie, te wszystkie rzeczy związane z oprawą płyty i oczywiście samą okładkę udało mi się zaprojektować. Natomiast wciąż jeszcze jestem też, działam jako ilustrator i robię jeszcze projekty graficzne. Pełna interdyscyplinarność. Powiedz, o czym ten Kaktus jest tak naprawdę? A, to jest trudne pytanie. To jest taka trudna rozmowa o tym, o czym jest piosenka i faktycznie może bardzo. To nie jest pytanie na miejscu, ale... Nie, ja rozumiem, że to jest pytanie na miejscu. Twoją rolą jest zadawać mi trudne pytania. A twoją odpowiadać bądź też kluczyć. Tak. To kluczymy czy odpowiadamy? A możemy odpowiedzieć, klucząc delikatnie, że Kaktus to jest taka piosenka, która rzeczywiście bardzo działa rytmem i swoją, właśnie tą rytmizacją tekstu. Jest o pewnej jakiejś pogoni zła,
za tobą i tego, że ty mówisz nie, nie otworzę bram. Chociaż dostajesz cios w głowę, to jednak bronisz się przed tą jakąś nieznaną i nienazwaną tak naprawdę w tej piosence mocą. No to jest taka, wydaje mi się, że do dość uniwersalnej interpretacji piosenka. Ja tam wolę nie zdradzać, co dokładnie było w mojej głowie, gdy ją pisałam. To nie zdradzamy, trochę Magda pokluczyła, ale mam nadzieję, że państwo się domyślą. Za chwilę ta piosenka. Opowiedz jeszcze, bo masz bardzo interesujący instrument. I ty się swobodnie czujesz z tym instrumentem, bo wystąpisz z nim w Opolu, tak, prawda? Tak, zdecydowanie tak. On ma bardzo ważną rolę w tej piosence i nie tylko w tej pewnie. Tak, on występuje, ja z nim występuję na scenie i rzeczywiście gram w każdej piosence. I przyznam szczerze, że jest to dla mnie bardzo ważny element, dlatego że to jest dla mnie takie naturalne grać na instrumencie i ja się lepiej czuję posiadając go niż go nie mając. Nie wiesz, co z rękami zrobić. No właśnie tak jakoś dziwnie. Chociaż oczywiście czasem sobie myślę, fajnie by było potańczyć i mieć taką wolność, a jednak jestem gdzieś tam do niego przywiązana. Mimo to czuję, daje mi to większą pewność na scenie, wbrew pozorom. A jak słyszysz głosy, że 2016 rok to będzie twój rok, że jesteś następczynią Brodki, albo że jesteś faworytką tego konkursu, debiuty w Opolu, to myślisz sobie? A tak mówią. No cóż, tylko się cieszyć. Bardzo się cieszę. Nie wiem, czy jestem następczynią. Mam nadzieję, że polski rynek muzyczny jest tak szeroki, że dla nas się wszystkich znajdzie miejsce. Bardzo kibicuję też nowej Brodce. Tak. Także mam nadzieję, że kiedyś ją będę miała okazję scenicznie spotkać. Za chwilę premiera, zresztą zagramy premierowo nową piosenkę Brodki. Ale to za chwilę, bo na razie jest u nas Bowska. Bardzo ci dziękuję, Magda, za spotkanie. Ja trzymamy za ciebie kciuki. Ten konkurs, te debiuty opolskie są bardzo różnorodne, bo napisaliście i wykonujecie piosenki w rozmaitych stylach. Mam nadzieję, że będzie tak kolorowo jak podczas twojego występu. Bardzo ci dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Bowska i Kaktus.